Witajcie. Jeszcze jeden filmik nagram przed wyjazdem. Może zdążę jeszcze jeden bądź dwa, ale no nie jest to już łatwe, bo trzeba się szykować. Słuchajcie, chciałem założyć tutaj te dwie przednie lampy, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj mam w pudełku te lampy, ale brakuje mi paru szczegółów. Tam takie są blaszki mocujące. No i to nie pozwala mi tego założyć, bo obawiam się, żeby to spadło. Także miałbym troszeczkę kłopot. Także tak widzicie, wyglądają te lampy w środku. One są fajne, zdrowe, mają te puszki, więc wszystko jest w porządku. No natomiast nie będę ich teraz zakładał, bo obawiam się, że po prostu ich nie zdążę zamocować porządnie. A byle jak, to ja nie chcę robić. To jest to. Druga sprawa, słuchajcie, którą Wam obiecałem w poprzednim filmiku, to jest sprawa błotników do Ursusa C325. Ja tu pociągam parę gratów, ponieważ, żeby to pokazać, tutaj pod tą maską one, te błotniki są i odsunę maskę i Wam to pokażę. Tutaj widzicie, mam jeszcze te mocowania na tylne błotniki do 25. Jeszcze jest oryginalny odblask, ale to się później tym zajmiemy. Natomiast maskę trzeba... No właśnie. No dobra, i teraz tak, popatrzcie. Tu mamy pięknie pokazane szlufki, słuchajcie, od 60 roku. Tu mamy po 60 roku, także widzicie bardzo ładnie, jak wygląda ta różnica. Bo w ogóle w tym filmiku chciałem Wam właśnie pokazać te różnice w tych błotnikach, żebyście to dobrze widzieli. Tam widzieliście w moim poprzednim filmie przy Zetorze 25 z 47 roku. Są te błotniki właśnie też 60 roku, podobnie jak ten. Ale spójrzcie tutaj na ten szef. Widzicie? I to już jest drugi model błotnika. Tamte blachy dochodzą jedna do drugiej, a tu mamy ten takie zejście, także ta blacha dolna jest pod tą. To samo mamy w tym. Więc pierwszy model, 60 rok, łącznie z tymi dwoma, przepraszam, dwoma, z tymi 25 egzemplarzami z 59 roku, musi mieć błotniki takie, jak są tam przy tym Zetorze. Mimo to, że to jest 60 rok, zobaczcie, to jest też ten pierwszy model. Tu jest resztka tego mocowania pod odblask i to jest ten pierwszy błotnik. Słuchajcie, teraz mi przyszło do głowy, że właściwie nie mamy do czynienia z trzema modelami błotnika, a z czterema modelami błotnika, bo zaraz Wam pokażę, że jest też 60 rok z tymi dużymi uchwytami. A z kolei tutaj ta blaszka jest po prawej stronie. Pójdziemy do błotnika, bo tutaj mam jeszcze też, ale nie wiem, czy to jest ten. Tak, to jest ten prawy tutaj, widzicie? Tylko że ja się do niego nie dostanę. Może pójdziemy do lewego błotnika. W lewym to będzie, chociaż byłoby fajnie pokazać wszystko na prawym, co? Dobra, wyciągnę dla Was ten błotnik. Chociaż to nie jest takie, kurczę, blade. A jeszcze nie jestem przygotowany pod to. Jeszcze tutaj te maski. O, spójrzcie. Tutaj mamy wyraźnie widoczne te duże uszy z 60 roku. I teraz ja sprawdzę jeszcze. Może na wysięgniku Wam pokażę. I teraz sam nie widzę nic. Ale mam nadzieję, że Wy coś tutaj zobaczycie. Albo może jeszcze tu zajrzę. Cholera, no nie widzę. No nie widzę tego, słuchajcie. Ale wezmę ten wózek stąd. Słuchajcie, nie, tutaj też jest na środku.
Dobra, myślałem, że tu będzie inny, ale tu jest też na środku to mocowanie. I przy okazji sprawdzimy. Tu jest też ten drugi typ. No, to się wyjaśniło, bo miałem pewne wątpliwości, ale tu jest też to samo. To trzeba dać na miejsce. O! Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Taką oponę też potrzebuję dla siebie. Do mojej 25. Tak, żeby ktoś miał z takim ładnym bieżnikiem jak ta, żeby to pasowało. Jak ta, żeby to pasowało do kompletu, to byłoby fajnie. No ale tak, tu nam się wyjaśniło. Mamy trzy rodzaje błotnika. O, słuchajcie. No tu mamy jeszcze przecież 25, też z 60 roku błotniki, chociaż to jest ciągnik 63, ale być może ktoś tutaj coś zmieniał kiedyś, trudno powiedzieć. I zobaczcie, tu jest jakieś coś, ale tu nie widać, żeby tu było ślady. Tu jest po lewej stronie ten uchwyt. Zobaczmy jeszcze, słuchajcie, tu, bo to jest lewy błotnik i on tu nie ma śladów. No widzicie, tam coś kombinowano przy tych rocznikach. Jeszcze zobaczę. Chodźcie, tutaj zobaczymy jeszcze jeden błotnik, bo tu jest lewy koło tego zetora. O, bo ten błotnik był przy tym zetorze. Nie, tu się coś... Nie, tutaj się jakieś naspawali, więc nie zobaczymy tego. No, w każdym razie... Mamy tutaj, jak widzicie, kilka modeli błotników. Przyjmijmy na początek, że są trzy wersje. Dwie wersje z roku 60, czyli ta z dużymi szlufkami i z uchwytem na odblask na środku, ale z blachą tutaj, tą pod spodem, tą na wierzchu. Mamy błotnik 60 rok, gdzie blachy obydwie te są na styk. Są duże szlufki i odblask na środku. I mamy tą wersję, późniejszą, po 60 roku. Małe szlufki, blacha na wierzchu, blacha pod spodem. I tutaj jest ten uchwyt pod odblask po prawej stronie, nie na środku. To mamy, to wiemy. To jeśli chodzi o tą ciekawostkę dotyczącą błotników. Tu jeszcze się przyjrzymy, tu mamy też po lewej stronie. Tu wygląda na to, że był po prawej. Ale to mi wygląda na jakieś spawanie nieoryginalne, także nie bierzemy tego pod uwagę, że to było faktem, bo nam tutaj zafałszuje obraz, także nie o to chodzi. To jeśli chodzi o te rzeczy dotyczące błotnika do 25. Co jeszcze? No chciałem, słuchajcie, właśnie, chciałem jeszcze tutaj mu pozakładać te lampy, co trzeba. Tu uchwyt jest jakiś taki, no coś tu było, ale on mi nie wygląda. Nie, to trzeba stąd zdjąć, bo to jest nie od tego. Tu też jakieś kombinacje alpejskie. Także tu trzeba będzie założyć te uchwyty, co trzeba. I dopiero jak założę te uchwyty, tutaj mały, tutaj duży. Chociaż mógłbym właściwie równie dobrze założyć dwa uchwyty duże z tej strony i z tej, bo to, słuchajcie, jest rocznik 63. I on już był bardziej przystosowany do dwóch lamp na błotnikach, a nie tylko jedną po lewej stronie. Także to, co w książkach jest napisane, żeby wymieniać tutaj na ten duży uchwyt, to chyba to zrobię, bo wtedy będzie tak bardziej prawidłowo, jak to być powinno. I bym pozakładał lampy. To mocowanie tutaj oświetlenia do przyczepy i do szperacza, to bym to zdjął. I założył to tak, jak należy, na błotnik, na mocowanie tutaj. Tylko słuchajcie, w oryginale on był tutaj z tej strony, no ale ta instalacja jakoś tam szła dołem, pod spodem, tu, no, trochę dziwne, bo wystarczyło, tak jak tutaj on jest, ten szperacz z prawej strony, to wystarczyłoby tutaj obok mu dać gniazdko, krótki kabel i nie ma kombinacji. Jest to fajne, łatwe zrobione, ale
No ale tak producenci wymyślili, no nie wiadomo czemu, jaka to była tego przyczyna, dzisiaj się tego nie dowiemy, ale jest coś takiego. No to tyle jeśli chodzi o tutaj o te rzeczy, bo no widzicie, tu nawet bym to mocowanie wykorzystał. Może tutaj nad z tego błotnika jeszcze, słuchajcie, bym to odciął. Bo widzicie, o tu słuchajcie, jest też jeszcze wzór ciekawy, bo popatrzcie, błotnik 60 rok. Tutaj to, że jest po prostu zmieniane, to jest nic. Ale zobaczmy tu. Tu jest też to dorobione, ta blacha. Jest na środku mocowanie. Tu nie wiem, czy zobaczycie, ale ja to widzę. Spójrzcie. Też na środku, więc to jest mocowanie, słuchajcie. I on został bardzo elegancko zrobiony, ale to jest druga wersja. Bo jak się przyjrzycie, to tutaj widać ten taki no garbik, powiedzmy, czyli tamta blacha była pod spodem i to zostało w jakiś inny sposób odcięte, także to jest też po tym druga wersja błotnika. No to jest to. No i w sumie można by zamocować właśnie te wracając, mocowania do lamp tam. No i wtedy by to wszystko wyszło. Słuchajcie, nie wiem, czy Wam mówiłem jeszcze o różnych takich drobiazgach. Ja tu mam trochę bajzel. O, słuchajcie. Grzebałem tu w garażu. W garażu, w szopie. I znalazłem, zobaczcie, takie klamki. Wydaje mi się, że one są do 60. Są to nowe, albo do 55. Co ciekawe, tu mamy, słuchajcie, na nich napis Ursus. Oryginalne z lat 70. Nie wiem, czy to widać. Także bardzo fajne dwie klameczki. Znalazłem w tych gratach kilka korków też oryginalnych z tamtych lat, niektóre tutaj nie mają nic napisane, a może coś tam jest, nie, tutaj też nie napisane, o tu coś jest, no nie wiem, coś tam, w każdym razie widzicie, są różne te korki, jakie mi się udało tu znaleźć do tych chłodnic, ale to od jednego producenta, bo widzę, że są nieopisane, tylko ten jeden. No i co chciałem powiedzieć, tu jest ta blacha, słuchajcie, ją można stosować tak, no można do 25, ale właściwie to jest prawidłowo od końca Ursusa C328 do C330 i ta 30, słuchajcie, miała to z przodu po lewej stronie na osi przedniej. Tam, gdzie są mocowane te zaciski do tych osi zwrotnic, to było tam mocowane. Później z tego zrezygnowano. Co jeszcze, słuchajcie, znalazłem nowe korki, takie o... Nie wiem, do czego one są, do jakiegoś paliwa, do zbiornika paliwa, ale do którego Ursusa jeszcze tego nie rozgryzłem. Taką nową gumę znalazłem. W 25 ona jest okrągła, więc ta podejrzewam, że będzie od 28 albo 30. Też nowa. No i co jeszcze, słuchajcie, z takich ciekawostek. No właściwie tyle, bo mówię, to jest taki filmik na szybko i bardzo, bardzo żałuję, że muszę się z tym spieszyć, bo lubię tak opowiadać powoli ze szczegółami, o ile się da dokładnie. No nie zdążę się już w tym czasie przed wyjazdem, nie wiem, czy w tym roku dokończyć tego zetora. Nie, raczej chyba nie, różnie to może być. Tego tutaj też nie zdążę dokończyć. A bardzo chciałem, no ale nie wyjdzie ten temat przez ten wyjazd. No i tyle, także będziemy musieli się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że mi to wszystko wybaczycie, no ale takie jest życie, że nie samym chlebem człowiek żyje, mając tutaj te właśnie swoje traktorki. No ale czasami po ten chleb trzeba jechać. Także to jest to. No i co? Filmiki będę starał się wstawiać już z pracy, jak będę. Jak zwykle będę gdzieś jeździł, rozmawiał z... Nie wiem, jadę chyba teraz do Niemiec, więc będę rozmawiał z niemieckimi rolnikami, może coś ciekawego znajdę. No i te filmiki troszeczkę rzadziej będą wpadały, chociaż może zrobię relacje trochę z literatury na różne takie ciekawostki.
to będę z wami w ten sposób, w jaki mogę. No, to jeśli chodzi o te sprawy takie ciągnikowe. No niestety, słuchajcie, trzeba jechać. No i tyle. No to co? To tymczasem kończymy. Może jeszcze później dogram jakiś materiał i zrobię z tego jakiś filmik. Zobaczymy, czy się uda. A tymczasem do następnego filmiku. Cześć.